Słuchajcie, to jest naprawdę... Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Dawid jest nie tylko mistrzem Polski, freestyle football, ale również zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy. Jest top 8 Mistrzostw Świata Praga 2012. Występował naprawdę w wielu miejscach. Wiele pokazów. A również dzisiaj wy będziecie mogli się pouczyć od mistrza. Także podpatrzcie, które triki są najlepsze, których chcielibyście się nauczyć. Bo Dawid podczas dzisiejszych naszych zmagań również będzie dla was udzielał porad i wskazówek. No i słuchajcie, kto będzie w stanie to powtórzyć? Słuchajcie, brawa, brawa, cały czas powinny tutaj być. Wystrzałem! Zawaliwszy się. O tak. Tak. Całe? No ludzie, ludzie, ludzie! Gdzie idziesz tam, Klaudia? Aby celne. Zaczęła się nasza kocha. Brawo, Kakary, brawo! Rezerwowe zapraszam na łodę. Klaudia! Klaudia, Weronika, ty byś drugą, a nie bez jego i dziękujemy dziewczętom. I przechodzimy do dekoracji. Miejsce trzecie, SP. Kaczurki, zapraszamy! Kaczurki, miejsce trzecie. Dziewczyny, ale tak znowu, znowu. Biegamy na podium. Chyba się nie zmęczyłyście. Jest cały zespół, cała drużyna.
i wędrują tam już puchar, dyplomy, no i medale. Miejsce trzecie już rozdane w kategorii dziewcząt starszych, więc przechodzimy na drugie miejsce na podium, na pudle na drugim miejscu. Jest drużyna Gimnazjum numer 4 Biała Podlaska. Zapraszamy dziewczęta! Podlaska Gimnazjum numer 4, miejsce drugie. No i miejsce pierwsze. Tutaj, jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, a drugie była naprawdę minimalna wręcz różnica. A decydowały detale. Ale to pierwsze miejsce tutaj, w dniu dzisiejszym, zdobywa Krąg Dubler Opole Lubelskie. Zapraszamy! I to dziewczyny jadą do Warszawy, żeby reprezentować województwo lubelskie na ogólnopolskim finale. 5 już w turnieju Orlika. Puchar w górze, medale na szyjach. I dodatkowo jeszcze, tak jak w przypadku dziewcząt młodszych, za moment plecaki. Jako dodatkowa nagroda. Opole Lubelskie. Jacy tam dublerzy? Pierwsze skrzypce i najwyższy stopień na podium. I tutaj tak samo zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia fotografii z najlepszymi zawodniczkami. Jeszcze chwila dla reporterów. I brawa, brawa, brawa! I też tak samo prośba dla dziewcząt, żeby zostały do końca tej ceremonii. Na samym końcu zrobimy jeszcze jedno wspólne pamiątkowe zdjęcie.